że tam wszystko przebadane no upadło, no, jest oczywiście. To skompromitowana. Prostu, to jest kompletna kompromitacja, ale mamy do czynienia z szerszym zjawiskiem. Tam, gdzie rządzi yy, to, co nazywa się koalicją obywatelską, czy jakkolwiek to jak nazwę to przyjmie, mamy do czynienia po prostu z antypaństwową polityką. To, tak to trzeba nazwać, bo polityka państwowa, jeżeli chodzi o przeszłość, jest jasna. G trzeba yy, przywrócić cześć polskim bohaterom i... Yy, Polską prawdziwą historię utrwalać także w nazwach ulic albo w odnalezieniu szczątków żołnierzy niezłomnych, czy w ogóle całą tą sprawę przywrócić świadomości społecznej, bo przez lata komunistycznej propagandy, na przykład, Szendzielo został zochydzony tymi oskarżeniami, które jak widać tutaj w tej dyskusji. W Białymstoku się odezwały na nowo. Tam nauczycielka polskiego głosowała za odebraniem ulicy UPASST. Ja hmm. jestem ciekaw, jakiej ona poezji uczy młodzieży: Czy Herberta, czy Majakowskiego, bo naprawdę ta retoryka była komunistyczna, wczesno-perelowska. To jest jeden z sygnałów, że naprawdę coś trzeba zrobić z taką zupełnie niezależnością samorządów od prawdy i od, od polityki państwowej. Bo trzeba pamiętać, że w rękach samorządu są niezwykle istotne fragmenty polskiej rzeczywistości. Przede wszystkim szkoły. To, co powiedziałem na początku o tym, że od utraty tożsamości oddziela nas jedno pokolenie, to jest właśnie kwestia nauczania w szkołach, bo szkoły, to co wiedzieliśmy, byliśmy świadkami ten tak zwany strajk szkolny czy strajk nauczycielski pokazał, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. W warszawskich liceach, to pod takim względem światopoglądowym, bywa często dramatyczna. Marek Grabowski w sprawie zmian ulic. Dodam tylko, że w Żyrardowie Nila Fildorfa zamieniono na ulicę Jedności Robotniczej, <laughs> tak? Przywracając nazwę, która wprost odwołuje się do Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS-u w 1948 roku. Znowu lata Jest wracają. nazwą po prostu komunistyczną, nie, Bośka, nie lewicową, PZP nie PPS-ową. Uważam, że to jest cios dla milionów Polaków. Dla milionów Polaków, którzy. W swojej historii, tradycji rodzinnej mieli żołnierzy związanych z AK, z NSZ żołnierzami wyklętymi. To jest absolutnie skandaliczne i myślę, że absolutnie przezroczysta postać generała Fildorfa jest tutaj najlepszym tego przykładem. Tak? Przypomnijmy widzom, może krótko, kim był generał. Został po prostu podle, pojmany przez UBC i zabity. A mówimy o szefie Kedywu, zastępcy. Komendanta głównego armii krajowej, no postaci naprawdę świecznika. I to, co, o czym wspominałem wcześniej, że chowano polskich bohaterów gdzieś potajemnie, że trzeba było tą wiedzę ukrywać. A teraz zdejmuje się naszych bohaterów z ulic. Może wkrótce zacznie się burzyć pomniki albo oblewać je farbą. Już są Już no, no niestety ta czerwona postkomunistyczna hydra podnosi łeb i coraz mocniej nim macha. I chyba przyznam rację panu Maciejowi Świrskiemu, że problem tej kontynuacji świadomości pokoleń i problem polskiego szkolnictwa. Dlatego, że myślę, że ci ludzie, którzy w, w Żeradowie głosowali za przywróceniem nazwy jedności robotniczej ulicy. Oni sobie chyba nie zdawali nawet sprawy z tego, że robotnicy sami przeciwko tej jedności robotniczej wystąpili w 80. i potem w 89. roku, że jak bardzo mamy do czynienia z zakłamaną rzeczywistością. Więc odwoływanie się tutaj do czegoś, co sami robotnicy odrzucili. Natomiast problem jest, problem jest rzeczywiście w jakości naszego wykształcenia. Kiedy przygotowywano Polaków do transformacji, najpierw. Okazało się, że elementem zmiękczenia nas było na przykład ograniczenie zajęć z matematyki, bo matematyka uczy myślenia. Potem za ofiarą kolejną padła historia. Bo przecież nie trzeba wszystkiego wiedzieć w Wikipedii czy w internecie, jest wszystko do znalezienia. Tylko problem polega na tym, żebym ja zaczął czegoś szukać w internecie, to musi coś zazgrzytać w moim umyśle, że to się nie zgadza. Muszę co coś istnieje tak, w ogóle. Jeżeli studenci jednej z warszawskich uczelni na pytanie wykładowcy, co wiedzą na temat księdza Jerzego Popiełuszki, odpowiedzieli niedawno, a to ten, co zginął w Powstaniu Warszawskim, to w tym momencie pytanie, czy im cokolwiek zazgrzyta, czy, czy w ogóle. W ich świadomości istnieją, istnieje coś takiego jak zbrodnie komunistyczne. Są bardziej... Jeżeli czegoś się nie zrobi w sferze światopoglądowej, to za cztery lata na tym rynku wyborczym będą kolejne roczniki, coraz bardziej lewicowe, i właściwie obozowi prawicy pozostanie no, czekanie na, na, to, na moment, kiedy będzie musiał oddać władzę. Albo będzie musiał się tak bardzo przesunąć w lewo, że, że sam siebie nie rozpozna. Ja, znaczy, rzeczywiście, za cztery lata. Będą wyborcy, którzy, których cała świadomość dorosłego życia to będą rządy Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj mamy oczywiście znane zjawisko psychologiczne buntu przeciwko tak. światowi, światowi czasami, zastanemu. Tak. Powtarzam, i to jest jakby moje credo, że kwestia szkolnictwa i paradygmatu polskiej szkoły, zmiany paradygmatu polskiej szkoły, jest moim zdaniem kluczowa dla przyszłości. Ale znaczy Obok... są ludzie, którzy są to w stanie przeprowadzić. No są nauczyciele, jacy są, innych nie ma. Trzeba. To jest proces długofalowy oczywiście, ale trzeba. Jest wielu wspaniałych oczywiście. Dodania. Trzeba zmienić system kształcenia nauczycieli. To jest moim zdaniem sprawa kluczowa. Trzeba odejść od selekcji negatywnej do zawodu, bo to dalej istnieje tak, jak było przez całe lata PRL-u i przez cały okres trzeciej RP. Trzeba zasadniczo zastanowić się nad zmianą sposobów nauczania w kontekście tego, co się nazywa społeczeństwo informacyjne. Drugą jakby leitmotivem powinno być po prostu wielkie inwestycje infrastrukturalne, ale także związane z właśnie cywilizacją wiedzy, tak, żeby młodzi mieli tutaj pracę. Bo to jest ten element przyciągający. Dobrą pracę dodajmy. Dobrą pracę w sensie nie właśnie prostych czynności i robotników średnio wykwalifikowanych, tylko to muszą być rzeczy, które są na tyle atrakcyjne, że tym młodym zostawiają pole do i kariery, i zarabiania pieniędzy w Polsce i bycia tutaj po prostu. Marek Grabowski, jaka, jaki plan dla tego